A Jezus mówi mi, że nie mogę zaniedbać siebie. To znaczy, że to moje pierwsze doświadczenie, potrzebuję wzrostu. Ale jednak tak naprawdę w szkole, w każdym miejscu, formacji, wychowania, edukacji, że ta wiara, o której raz doświadczyłem, jest w procesie. Ona się ciągle ma rozwijać, chce się rozwijać. Tłumaczy, uobecnia to, co jest zapisane w tej księdze. Z pierwszych 10 lat. Dlaczego Mateusz napisał Ewangelię, skoro istniała już Ewangelia? Tak to był Duch Święty, którzy żyją w rzucie ludzkiego organicznego. Po raz trzeci spotykamy się we Lwowie na drodze Lectio Divina z tymi, którzy chcą być animatorami tego doświadczenia niezwykle ważnego w Kościele, świadomie używam słowa doświadczenia, słuchania Słowa Bożego, które w tradycji Kościoła oznacza, że najpierw czytamy, potem medytujemy, modlimy się Słowem i kontemplujemy. Cieszę się bardzo, że te spotkania, ono po raz trzeci się odbywa dla animatorów Lectio Divina, ma miejsce właśnie tutaj w domu biskupim, arcybiskupa Mieczysława, bo jak podkreśliłem na spotkaniu, ważne, że te spotkania mają miejsce w takiej łączności z pasterzem miejsca. Tu мене звати сестра Тадея, я зі Зрумеження сестер Святого Йосипа. І на зустрічі з отцем Кшиштофом я вже другий рік поспіль. Дуже тішуся і ціную собі з того, що можу поглиблювати Слово Боже, поглиблювати зустріч з Ісусом. І думаю, що це є дуже важливим для не тільки для монахині, для мене як монахині, але для кожної людини. І варто про це говорити іншим. Я вже вдруге на цьому семінарі, можна так назвати, дорогою Лектіо Дівіна проходжу, проваджу. Дуже поважаю це Христофора і слухаю його лекції. Що найбільше з сьогоднішньої зустрічі мені запало до серця, те, що Євангеліє – це і зустріч з особою Христа, живою особою Христа. І так, коли відкриваємо Євангелію, то зустрічаємося з Христом.